Mam wielką przyjemność zapowiedzieć wykład pana profesora Tomasza Sikorskiego. Temat wykładu: obłęd pisarza czy obłęd epoki, Wojciech Bąk i polscy twórcy w epoce stalinizmu. Ale pozwólcie państwo, że dobrą tradycją Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora jest przedstawienie biogramu pana profesora. I tak chcę państwu powiedzieć, że pan profesor Tomasz Sikorski jest historykiem, politologiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest kierownikiem pracowni historii idei i ruchów politycznych. Jest autorem kilkudziesięciu książek, w tym redaktorem pracy zbiorowej. Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jest członkiem rad naukowych i redakcji wielu periodyków, w tym Ateneum, Polskie Studia Politologiczne, Polish Biographic Studies oraz jest pan profesor stałym recenzentem w wielu czasopismach. Jeżeli chodzi o obszary badawcze pana profesora, to interesuje się pan profesor ruchami politycznymi, społecznymi, myślą polityczną, historią idei, biografistyką, kulturą i polityką oraz różnymi ideologiami, zwłaszcza literaturą, filmą i sportem. Najważniejsze publikacje pana profesora: o kształt polityki polskiej, oblicze ideowo-polityczne i działalność ruchu Młodej Polski, lata 1979-1989. Niezłomni w epoce fałszywych proroków, świadectwo Tygodnika Warszawskiego, lata 1945-1948. Dziennik Juliusza Zdanowskiego, lata 1915-1935, we współredakcji m.in. ze znanym państwu doskonale profesorem Januszem Farysiem i profesorem Henrykiem Walczakiem oraz profesorem Adamem Wontorem. Wszystkich państwo doskonale znacie. Kolejne tytuły prac pana profesora to Liga Narodowa, Wybór Relacji, Bal Maskowy, Wojciech Bąk, który będzie bohaterem dzisiejszego wykładu. Dodam tylko, że pan profesor jest laureatem wielu nagród, między innymi laureatem Nagrody Książka Historyczna Roku. Serdecznie gratulujemy. Nagroda imieniem Oskara Halickiego, Nagroda Clio. Nagroda Fundacji imienia Romana Dmowskiego, Nagroda imieniem Józefa Łukaszewicza, Nagroda Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dzieło 2017. Pan profesor nominowany również był do Nagrody Historycznej Tygodnika Polityka i jest, czy był, stypendystą Polonia Art Foundation Trust. Proszę państwa, po tej zapowiedzi pozostaje mi tylko przyjemność oddania głosu panu profesorowi. Państwa zapraszam do wysłuchania wykładu. Dziękuję bardzo za taką miłą zapowiedź. Chciałem państwa przeprosić, że siedzę, ale bałem się, że z tego pulpitu laptop mógłby mi upaść, bo on nie jest prosty. Proszę państwa, bardzo dziękuję oczywiście za to zaproszenie. Padło już na początku wiele takich optymistycznych słów, a ja będę raczej mówił o sprawach dość smutnych. Będę mówił o postaci, którą pewnie wielu z państwa nie zna. Nie zna dlatego, że została ona przez lata systematycznie wyrugowana z pamięci zbiorowej. Została ona z przestrzeni publicznej właściwie usunięta. Wokół tej postaci narosło wiele kontrowersji, wiele fałszu i zakłamania. Tą postacią jest Wojciech Bąk, jeden z najbardziej utalentowanych polskich pisarzy, poetów w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także w pierwszym okresie po zakończeniu II wojny światowej. Do dziś, gdybyśmy sięgnęli do leksykonów polskich pisarzy, do omówień literatury okresu dwudziestolecia międzywojennego, literatury powojennej, a nawet gdybyśmy spojrzeli do Wikipedii, gdzie oczywiście nazwisko Wojciecha Bąka widnieje, to te fałszerstwa ciągle tam są. Dlaczego Wojciech Bąk jest ciekawy?
jest ciekawy w moim przekonaniu z jednego podstawowego powodu i między innymi dlatego tą postacią się zająłem, a mianowicie właśnie myślę tutaj o tych fałszerstwach i zakłamaniach. Wojciech Bąk był bodaj pierwszym polskim poetą, pierwszym polskim pisarzem, w stosunku do którego zastosowano metody, które były charakterystyczne dla Związku Radzieckiego w czasach, kiedy do władzy doszedł tam Józef Stalin. Aby wyeliminować go z życia publicznego, zamknięto go w zakładzie psychiatrycznym i próbowano mu udowodnić, właściwie prawie się to udało, że jest chory psychicznie. Tylko dlatego, że w swoich pracach, w swoich tomikach poezji, ale także w swoim zachowaniu, wypowiedziach publicznych, nigdy nie był konformistą. Zawsze mówił to, co myślał, a w czasach, w których to mówił, jak Państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, to było po prostu niemożliwe. Trzeba było takiego człowieka w jakiś sposób uspokoić bądź po prostu usunąć z życia publicznego. Proszę Państwa, i to był chyba główny powód. Nie ukrywam, że jak pisałem tą książkę o Wojciechu Bąku, pierwszą właściwie tak kompleksową, taką biografię życia i twórczości, to miałem wiele problemów, dlatego że z wykształcenia jestem historykiem i politologiem, a nie polonistą. A więc bardzo trudno jest dokonać jakiejś egzegezy czy interpretacji twórczości literackiej człowiekowi, który nie ma takich kompetencji wyuczonych. Ale chyba się to udało zrobić. Tak przynajmniej można sądzić po recenzjach tej książki, recenzjach pióra właśnie literaturoznawców. Proszę Państwa, Wojciech Bąk urodził się w roku 1907 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w południowej Wielkopolsce, w domu typowo mieszczańskim, gdzie właściwie nikt nie posiadał wyższego wykształcenia. Skończył w Ostrowie szkołę powszechną, a także gimnazjum. To gimnazjum było bardzo znane w Wielkopolsce, bo oprócz gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu i gimnazjum w Trzemesznie było to jedno z najstarszych i najbardziej znanych. W tym gimnazjum wykładali, zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym to była pewna zasada, w tym gimnazjum wykładali profesorowie tytularni. Często podręczniki, których używano na lekcjach, to były podręczniki autorstwa owych profesorów, a więc można powiedzieć, że była to szkoła na wysokim poziomie. I już wówczas w tej szkole ujawniał swoje talenty literackie, próbował angażować się w życie kulturalne. No ale jako człowiek oczywiście mało znany, można powiedzieć, że te pierwsze wprawki takie literackie czy poetyckie były pewnie na niskim poziomie. W roku 1925, po tym jak zdał egzamin dojrzałości, wyjechał do Poznania. Z Ostrowa do Poznania jest niewiele ponad 100 kilometrów i tam na nowo utworzonym właściwie uniwersytecie, był utworzonym po zakończeniu I wojny światowej na Uniwersytecie Poznańskim, podjął studia z filologii polskiej. Wtedy to była filologia polska z elementami nauki obywatelskiej, czyli można powiedzieć z takimi elementami prawoznawstwa. Od samego początku fascynowała go nie tyle literatura polska, co poezja, literatura i antyk, a także historia Włoch, zwłaszcza starożytnego Rzymu. Tutaj w Poznaniu spotkał wiele zacnych osobistości i tutaj rozpoczęła się też jego kariera literacka. Poznań nie był może najważniejszym ośrodkiem literackim w dwudziestoleciu międzywojennym, no w zasadzie nie mógł konkurować z Warszawą czy Krakowem, ale był to ośrodek jednak dość silny. I tutaj kiedy włączył się Wojciech Bąk w pracę koła polonistów, które działało przy Uniwersytecie Poznańskim, po raz pierwszy zabierał głos w różnego rodzaju dyskusjach.
Zadebiutował w zasadzie w roku 28, jeszcze jako student w 1928. Jego wiersz został umieszczony na łamach takiego poznańskiego czasopisma Tęcza. Ono było takie kulturalne, ale bardziej bym powiedział popularne, tak żeby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. I wystąpił też w audycji literackiej, która została zorganizowana w Radio Poznańskim. Tam też zaprezentował swoje poglądy na temat prądów literackich. W 1929 roku ukończył studia i rozpoczął pracę jako nauczyciel. Jako nauczyciel uczył w Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, potem w Gimnazjum imieniem Ignacego Jana Paderewskiego. Oprócz tego uczestniczył w życiu literackim, głównie w życiu literackim miasta. Tak jak powiedziałem, Poznań nie konkurował z Warszawą i Krakowem, no ale z Poznaniem lub z okolicami Poznania, z Wielkopolską były związane wówczas takie postacie jak Władysław Reymont, Jan Kasprowicz, Edward Ligocki, Józef Witlin czy Emil Zygadłowicz, a więc były to postaci dość bardzo znane, niektóre również rozpoznawalne. W 1928 roku też rozpoczął taką, bym powiedział, działalność literacką na większych falach, czyli wypłynął na te szersze fale, mianowicie uruchomił wraz z kolegami z czasów studenckich gazetę pod tytułem Życie literackie, i to była gazeta, gdzie oni sami pisali, że to jest gazeta pokolenia przełomu, ludzi, którzy chcieliby zerwać z sporami ideowymi, także sporami historycznymi, jakie towarzyszyły pierwszemu pokoleniu niepokornych jeszcze w XIX wieku, no bo oni po prostu byli urodzeni już na początku wieku XX. To pismo było na wysokim poziomie, było bardzo odważne, ponieważ sam Wojciech Bąk, publikując tam niektóre teksty krytyczno-literackie, można powiedzieć, że był bardzo, bym powiedział, bezkompromisowy w swojej krytyce, co oczywiście prowadziło również do wielu konfliktów. I to też ma znaczenie, dlatego że to pokazuje, że Wojciech Bąk był człowiekiem dość trudnym, jeżeli chodzi o osobowość i charakter, już od samego początku. I wydaje mi się, że już wówczas można było zaobserwować, że raczej miał więcej wrogów niż przyjaciół. Ta wrogość wobec Wojciecha Bąka, czy ta niechęć, często była związana z tym, że koledzy po piórze, którzy może nie mieli takiego talentu jak Wojciech Bąk, po prostu mu zwyczajnie zazdrościli. A w środowiskach literackich, tak jak w każdych innych środowiskach naukowych również, ta zazdrość czasami występuje. Proszę Państwa, i tutaj Wojciech Bąk przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego współpracuje z różnymi pismami, z różnymi czasopismami, już jest bardzo rozpoznawalny i tak naprawdę w tym świadku kulturalnym staje się rozpoznawalny bardzo wyraźnie w momencie, kiedy zostaje laureatem Nagrody Wiadomości Literackich. Wiadomości Literackie, oczywiście najbardziej znane pismo, czasopismo literackie o takim liberalnym nieco zacięciu, no i to pismo daje mu literacką nagrodę za jego debiut, za tomik poezji Brzemię niebieskie. I tutaj, proszę Państwa, rozpoczyna się już pierwszy problem Wojciecha Bąka. Mianowicie pojawia się artykuł w prasie, w którym jest informacja, że Wojciech Bąk nie chce przyjąć tej nagrody. Nie była to prawda oczywiście, nawet że nie przyjął. Nie była to prawda. Dziś już wiemy, że najprawdopodobniej jeden z kolegów Wojciecha Bąka taką plotkę upowszechnił. Gdy popatrzymy na tą nagrodę i zestawimy nazwisko tego
prowincjonalnego, jakby nie było, literata. Wojciecha Bąka z takimi nazwiskami jak chociażby Tadeusz Boj-Żeleński, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Bruno Schulz, bo oni nie dostali tej nagrody, tylko właśnie Bąk, no to widzimy, że mamy do czynienia z postacią no nieprzeciętną na pewno. Proszę Państwa, i wydaje się, że właśnie ta nagroda sprawiła, że popularność Wojciecha Bąka wyszła poza rogatki Poznania. No, stał się po prostu rozpoznawalny już w całym kraju. Trochę go tłamsiła, trochę go denerwowała ta popularność, ponieważ, mówię osobowościowo, on nie lubił takiego splendoru i starał się, jak tylko mógł, jakby nie wykorzystywać tej nagrody do swojej dalszej pracy literackiej. Proszę Państwa, to nie była oczywiście jedyna nagroda, otrzymywał jeszcze nagrodę Jana Kasprowicza, nagrodę główną miasta Poznania i wiele innych nagród. Przed rozpoczęciem II wojny światowej opublikował także kolejne swoje tomiki liryczne, między innymi Śpiewana samotność, Monologi anielskie, czy dramaty Jerzy i Barbara oraz Tyberiusz, ale już można powiedzieć, że ta twórczość nie spotkała się z takim zainteresowaniem, chociaż była oczywiście komentowana w wielu czasopismach. Bardzo znani krytycy literaccy zarzucali Bąkowi, że jest to taki prostolinijny poeta, staromodny, że właściwie taki, który epatuje taką aksjologią moralną, etyką, no i po prostu uważali go za poetę drugo-trzecioligowego, jeżeli moglibyśmy tak powiedzieć. Ale Bąk sobie nic z tego nie robił, prawda? Tym bardziej, że no, on żył z pisania. To też trzeba powiedzieć, że mówimy o czasach, kiedy po pierwsze ludzie czytają książki, po drugie, kiedy ludzie czytają poezję. Dzisiaj przypuszczam, że poeci nie utrzymaliby się ze sprzedaży swoich tomików poetyckich. To jest raczej nieprawdopodobne. Wielu z nich po prostu zajmuje się również pisarstwem, ale już nie samą poezją, albo po prostu pracują zawodowo. Krótko przed wojną Wojciech Bąk wyjechał do Włoch. Najprawdopodobniej była to próba poradzenia sobie z emocjami po śmierci matki. Pojechał do Włoch, ukochanych Włoch, jak mówię, był mocno osadzony w historii, zwłaszcza historii antyku, i szkoda, że tam nie został, szkoda, że wrócił do Polski. Mówię tak dlatego, że gdyby został we Włoszech, to najprawdopodobniej nie spotkałoby go to, co go spotkało po wojnie. Gdy wybuchła wojna, wyjechał do Warszawy i tam właściwie do zakończenia Powstania Warszawskiego przebywał. Chodził na salony literackie, spotykał się z wybitnymi pisarzami, z Zofią Nałokowską, z Karolem Iżykowskim. Zresztą Nałokowska go wspomina w swoich dziennikach. Opublikował kilka wierszy w prasie konspiracyjnej. Politycznie raczej nie był zaangażowany, ale jeżeli chodzi o jego sympatie polityczne, no to mogę powiedzieć, że był raczej... No, powiedzmy, miał taką intuicję narodowo-demokratyczną, czyli z obozem narodowym. Bliżej mu było do obozu narodowego. Zresztą przed wojną głównie, jak współpracował z pismami i środowiskami literackimi, to takimi także, które posiadały taki bardziej profil prawicowy czy profil narodowy. No i proszę Państwa, po zakończeniu Powstania Warszawskiego, tak jak wszyscy cywile z Warszawy, udał się do Pruszkowa, gdzie był specjalny obóz dla uchodźców, i stamtąd wywieziono go do Cottbus, do Niemiec, na prace przymusowe. Wrócił po zakończeniu wojny do Poznania, ale w trakcie pobytu w Cottbus, w trakcie nalotów alianckich, został
został raniony. Został raniony w głowę. W biogramach Wojciecha Bąka bardzo często właśnie ta rana głowy ma istotne znaczenie, bo autorzy tych biogramów sugerują, że został ranny w głowę, a więc najprawdopodobniej później zwariował przez to. Co oczywiście było nieprawdą. I proszę Państwa, szukano go w Poznaniu, bo no, słuch o nim zaginął po wojnie, no ale zjawił się w końcu w Związku Literatów Polskich, którego był członkiem i witano go tam bardzo entuzjastycznie. Witano go entuzjastycznie dlatego, że był jednym z najbardziej znanych poznańskich pisarzy po prostu przedwojennych i jednym z niewielu, który przeżył wojnę. Wrócił do Poznania i od razu angażuje się w życie literackie. Zostaje prezesem Związku Literatów Polskich, bardzo mocno angażuje się w życie kulturalne miasta, właściwie Związku Zawodowego Literatów Polskich, bo taka była wówczas nazwa. I proszę Państwa, zaprasza do Poznania wybitnych pisarzy, twórców, intelektualistów, organizuje tak zwane czwartki literackie, gdzie do Poznania przyjeżdżają między innymi Maria Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Jerzy Zawiejski, Parandowski, Konrad Górski i wielu innych. A więc można powiedzieć, że no, aktywnie działa na tym polu kulturalnym i próbuje odbudować to życie kulturalne, życie literackie Poznania po zakończeniu wojny. Sporo publikuje, kilka tomików poezji. Zostaje kierownikiem literackim teatru w Poznaniu, gdzie zostaje jedna z jego sztuk również wystawiona, ale popada tam w konflikt z dyrektorem i sam ustępuje. Nawet nie musiał ustąpić, ale to był człowiek honorowy i uznał, że nie będzie współpracował z człowiekiem, z którym pozostaje w jakimś tam sporze. Największym chyba w moim przekonaniu osiągnięciem Wojciecha Bąka w tamtym czasie jest edycja Życia Literackiego. Gazety, która staje się jedną z najbardziej popularnych gazet, czasopism literackich w kraju. Dlaczego na to i redaguje tą gazetę wspólnie z Jarosławem Iwaszkiewiczem, co jest bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o dalszy los Wojciecha Bąka. Ta gazeta te czasopismo jest niezwykle ciekawe, bo one nie poddaje się tak łatwo procesom, bym powiedział, nie tyle stalinizacji, bo to bym przesadził, ale procesom ideologicznym, jakie zachodzą w literaturze. Jest bardzo autonomiczne, jest to czasopismo bardzo autonomiczne. Jak popatrzymy na autorów, którzy tam piszą, to piszą autorzy o różnej proweniencji, reprezentujący różne nurty literackie, od Czesława Miłosza, po Jana Lechonia, Artura Sandauera, Iwaszkiewicza, czy Adama Warzyka. Są to naprawdę ludzie wywodzący się z różnych środowisk, reprezentujący pewnie także różne poglądy. Mało tego, w życiu literackim ukazują się również przekłady literatury europejskiej i to nie tylko rosyjskiej czy radzieckiej, ale także naprawdę europejskiej, brytyjskiej czy francuskiej, co rzadko się zdarzało w okresie tak zwanej łagodnej rewolucji po roku 1945. Bąk, nie samo pisarstwo zaczęło przeszkadzać władzom, jeżeli chodzi o Wojciecha Bąka. Nie same jego pisarstwo i nie jego twórczość, zwłaszcza twórczość poetycka. Tym bardziej, że był to poeta, który uchodził za takiego liryka bardziej religijnego, jeśli mogę tak powiedzieć, bo był zresztą człowiekiem głęboko religijnym. Wydaje się, że bardziej przeszkadzać mogły poglądy Wojciecha Bąka. Gdy już Wojciech Bąk popadał w dyskusję na łamach jakichś czasopism ze swoim adwersarzem, to można powiedzieć, że on go po prostu bombardował, bez względu na to, jakie mogły być tego konsekwencje. Bombardował także system, w którym żył, w trakcie oficjalnych
spotkań. Bywały sytuacje, kiedy Wojciech Bąk spotykał się po prostu ze znajomymi, z kolegami w restauracji. I kiedy pojawiła się dyskusja na temat literatury, dyskusja na temat polityki, to Wojciech Bąk mówił to, co myślał, a po prostu koledzy odchodzili, wychodzili, bo bali się, że to się może źle skończyć. W pewnym momencie już, w 1947 roku, 1948 roku, zaczęto się już po prostu Wojciecha Bąka bać. To znaczy jego najbliżsi koledzy ze Związku Zawodowego Literatów Polskich zaczęli się po prostu Wojciecha Bąka obawiać. Obawiać, że kontakt z nim spowoduje, że oni mogą mieć również kłopoty. Już w 1945 roku po raz pierwszy Służba Bezpieczeństwa zaczęła deptać po piętach Wojciechowi Bąkowi. Przesłuchiwano go w procesie pisarzy, którzy byli podejrzewani o kolaborację z Niemcami. Chodziło o Jana Emila Skiwskiego i Ferdynanda Goetla. I ukazały się niedawno, nawet stosunkowo niedawno, dokumenty z tego procesu. I gdy popatrzymy na zeznania innych literatów, którzy raczej starali się tak zeznawać, żeby zaprezentować także własny pogląd na nową rzeczywistość komunistyczną i mieć spokój, tak Wojciech Bąk tak zeznawał, że nic z tego nie wynikało, na pewno nikomu krzywdy nie zrobił. Na pewno nie kłamał, ale jednocześnie nie mówił nic ponad to, co mogło być uznane za krzywdzące wobec innych osób. No i proszę Państwa, problem Wojciecha Bąka rozpoczął się w latach 46-47. Najpierw zlikwidowano jego ulubione, ukochane dziecko, czyli Życie literackie. Władze uśmierciły te czasopismo w sposób niemal perfekcyjny. Nie chodzi o to, że ocenzurowano kolejne artykuły, no i ten knebel spowodował, że pismo trzeba było zamknąć, tylko nie pozwolono na korportaż. Jak to wyglądało? No, wyglądało to w ten sposób, że ukazywało się kolejna edycja, kolejny numer czasopisma i bezpośrednio z drukarni wędrował do magazynu, tak żeby ludzie go nie czytali. No, po kilku latach oczywiście pismo uśmiercono, przestało się ukazywać. Zresztą ten proces trwał ponad rok, od 1947 do 1948 roku. Oficjalnie w 1948 Życie literackie przestało się ukazywać, no ale nie było już czytane faktycznie od 1947 roku. I to na pewno wywołało duży rezonans i miało wpływ na późniejszą postawę Wojciecha Bąka. Zaczęto go wówczas atakować. Atakowały głównie pisma komunistyczne, czasopisma komunistyczne związane wtedy z Polską Partią Robotniczą. Mówiono, że Bąk jest paszkwilantem. Na łamach Szpilek, co jest bardzo ciekawe, ukazał się artykuł Tadeusza Różewicza, późniejszej gwiazdy polskiej literatury, który również ośmieszył i wyszydził właściwie Wojciecha Bąka. I tu się rozpoczynają problemy. Problemy różnego typu. Wojciech Bąk wtedy mieszka w Poznaniu w takiej komunałce, czyli takim domu literatów, gdzie poszczególne mieszkania zajęte są przez członków Związku Zawodowego Literatów. Ponieważ spotykają go ataki, ponieważ zostało zlikwidowane Życie literackie, ponieważ nie może dalej publikować, ponieważ wydawnictwo, w którym dotychczas ukazywały się jego książki, to zresztą było wydawnictwo jego brata, po prostu splajtowało, zostało zmuszone do plajty. No, można powiedzieć, że Wojciech Bąk zaczął wariować. Co to znaczy wariować? To znaczy, że oficjalnie mówił, kto za to ponosi winę. I tu się pojawia jego antykomunizm. Ten antykomunizm, którego on nigdy nie krył. Co więcej, nie tyle nie krył, co go po prostu oficjalnie głosił, jakie ma poglądy. Uważano już go wówczas za dziwaka, bo nawet przechadzając się po Poznaniu, po parkach, zaczepiał ludzi i próbował dyskutować na różne tematy, nie stronąc również od tematów politycznych. Ale ludzie do niego podchodzili nie z dystansem,
nie traktowali go jako wariata, no bo był postacią bardzo uznaną, właściwie go w Poznaniu dobrze znano. I proszę Państwa, kiedy upada wydawnictwo brata Wojciecha Bąka, kiedy Wojciech Bąk nie może właściwie już pisać, pod koniec 1947 roku rezygnuje z członkostwa Związku Zawodowego Literatów Polskich i wycofuje się z życia związkowego, nie wycofuje się z literatury. Właściwie całe dnie przesiaduje w swoim pokoju, żyje jak kloszard, totalnie żyje jak kloszard, nie ma w ogóle mebli, poza łóżkiem i biurkiem wszystkie swoje rzeczy osobiste ma spakowane w walizce, tak jakby był ciągle przygotowany do jakiegoś wyjazdu i pisze. Przez cały czas właściwie pisze. Nikt się z nim nie kontaktuje, jest powszechnie osobą coraz mniej lubianą i jak powiedziałem, coraz więcej ludzi obawia się, że kontakt z Wojciechem Bąkiem może wywołać także u nich problemy. Jedynymi osobami, które ten kontakt mają, jest Aleksander Rogalski, przyjaciel tak naprawdę Wojciecha Bąka i Kazimiera Jułakowiczówna, która donosi mu jedzenie, próbuje posprzątać ten bajzel, który jest w mieszkaniu Wojciecha Bąka. I proszę Państwa, to jego uporczywe trwanie, a jednocześnie brak jakiegokolwiek kompromisu, do którego nie był po prostu skłonny, powoduje, że próbuje popełnić samobójstwo. W sposób spektakularny, ponieważ próbuje popełnić samobójstwo w roku 1950, kiedy jest zjazd polskich literatów i na tym zjeździe na scenie chce tego dokonać, zażywając tabletek jako protest przeciwko temu, że on dalej nie może pisać. No ale wcześniej ta informacja trafia do władz państwowych, no i po prostu udaje się Wojciecha Bąka, że tak powiem, odratować. Udaje się go odratować. I niemal, jak się udaje odratować, to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ Wojciech Bąk poinformował o tym jednego z dominikaninów w Poznaniu, a ten dominikanin przekazał informację już dalej, w dobrej wierze, oczywiście ten dominikanin w dobrej wierze przekazał tą informację, bo po prostu chciał zapobiec temu samobójstwu. I wtedy, proszę Państwa, rozpoczyna się Gehenna Wojciecha Bąka. Najpierw jest przewieziony do szpitala w Warszawie, tam robią mu badania i go wypuszczają, ale władze czy bezpieka, służba bezpieczeństwa depcze mu po piętach. 2-3 razy dziennie wchodzą mu do domu, niszczą maszynopisy jego prac, i tak właściwie cyklicznie. W 1950 roku w październiku Wojciecha Bąka wysyła się na leczenie. Jedzie do państwowego sanatorium dla nerwowo chorych w Kościanie. No i tam rozpoczyna się jego dramat. Tam tak naprawdę uznano, że jest chory psychicznie. Tam w Kościanie stwierdzono, że ma paranoję alkoholową, tendencje samobójcze i urojenia prześladowcze. Paranoja alkoholowa i alkoholizm Wojciecha Bąka nie jest niczym nadzwyczajnym, jak alkoholizm pisarzy i poetów w ogóle. Większość pisarzy i poetów, którzy będą później zeznawali w procesie Bąka, będą mówili o jego alkoholizmie, jak sam Bąk potem opisze, to sami z nim pili często po nocach. Ale także to tak wygląda. Natomiast, proszę Państwa, jest jedna rzecz ciekawa, sposób leczenia. Ja dotarłem, pisząc książkę, do teczki personalnej medycznej z dwóch szpitali, gdzie Bąk
przebywał, gdzie no, grubych teczek, to są dwie grube teczki, gdzie są informacje na temat jego, tak naprawdę jego zachowania. Jak go leczono? Leczono go elektrowstrząsami po to, żeby zniszczyć ośrodki mózgu. To się nie udało tak do końca, na pewno wpłynęło oczywiście na jego życie, na jego życie później. Co robi Wojciech Bąk, przebywając w tym sanatorium? Przebywając w tym sanatorium wysyła listy do wszystkich swoich kolegów literatów, do Związku Literatów Polskich. Informuje centralę tego związku w Warszawie. Nikt nie odpowiada. Zostaje sam sobie. Co więcej, Związek Literatów Polskich w Poznaniu informuje centralę w Warszawie, że Bąk zwariował. Trzeba go leczyć psychicznie. I w momencie, kiedy to leczenie się odbywa, jego koledzy mieszkający w tym samym budynku, gdzie Wojciech Bąk, próbują zająć jego mieszkanie, bo ich są już ciasne, a tamte stoi puste. Dramat Wojciecha Bąka to nie jest dramat na linii władza poeta. To jest dramat na linii władza poeta, poeta poeci, pisarze pisarze. Jaką rolę odgrywali w tych wydarzeniach Jarosław Iwaszkiewicz, czy chociażby, zresztą przemawiający później nad grobem Bąka, żeby było ciekawiej. To jest rzecz ciekawa. Ciekawą rzeczą jest również to, jak Wojciech Bąk po raz drugi zostanie osadzony w zakładzie dla obłąkanych, tym razem w Dziekance, niedaleko Gniezna, że osoba, która bezpośrednio odpowiada za osadzenie go, tam jest nie lekarz o nazwisku Barańczak z Poznania, ojciec słynnego Stanisława Barańczaka. Potem Stanisław Barańczak napisze taką pracę o poetach wyklętych, Bąka tam nigdy nie znajdziemy. Ale to taka ciekawostka, tylko na marginesie. Odkryłem to zupełnie przypadkowo, zbierając materiały do książki. Taki subtelny detal, ale ma to oczywiście dość duże znaczenie. W końcu Bąka wypuszczają. Wypuszczają go, udaje się do Poznania. Nadal żyje tak, jak żył wcześniej. Jedyną osobą, która pomaga mu, jest Iłakowiczówna. Też bezkompromisowa kobieta, która nigdy nie uległa presji władz komunistycznych. Po prostu, żeby przeżyć, udzielała korepetycji z języka angielskiego albo tłumaczyła literaturę, przekładała na języki obce, ale no, na tym jakby poprzestała. Jak Bąk wraca do swojego mieszkania, chodzą plotki o jego alkoholizmie, o jego żółtych papierach, że jest chory psychicznie, ale pojawia się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, tak jak mówiłem, to, że artysta może mieć skłonności do alkoholu, w dużej mierze nie powoduje, żeby go można było wyeliminować z życia publicznego. Trzeba znaleźć coś jeszcze, trzeba znaleźć coś jeszcze. No i pojawia się rzekomy homoseksualizm Wojciecha Bąka. Też to nie jest nic dziwnego, gdy popatrzymy na homoseksualizm na przykład Iwaszkiewicza, czy na inne postacie z literatury, nie wiem, Dąbrowska, Konopnicka i tak dalej, na skłonności innych poetów. Natomiast tu chciano chyba coś dorzucić więcej, żeby jeszcze bardziej tego człowieka zohydzić i utrudnić mu życie. Bąk pisze listy. Pisze listy do Bolesława Bieruta, do Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, do różnych osób, no porusza niebo i ziemię. I we wszystkich tych listach deklaruje, że on jest lojalny wobec tego państwa. Prosi tylko, aby to państwo pozwoliło mu wyjechać za granicę. Chce wyjechać za granicę, chce udać się do Włoch, ale to się nie udaje. Władze mają pewien problem. Najłatwiej można załatwić sprawę Bąka w sposób prosty, zorganizować pokazowy proces. Ale w pokazowym procesie zazwyczaj oskarżeni milczą. A tu było wiadomo, że Wojciech Bąk milczeć nie będzie. A więc z procesu zrezygnowano. Aresztowanie i śledztwo być może nic to nie da. I tutaj pojawia się metoda już sprawdzona. No skoro był w sanatorium na leczeniu,
to może wyślijmy go do takiego porządnego sanatorium i niech tam parę lat spędzi. Zamknijmy go po prostu w domu wariatów. I na taka decyzja miała zapaść, tym bardziej, że Wojciech Bąk w 1952 roku po raz kolejny chciał popełnić samobójstwo, no bo nie mógł sobie w nowej sytuacji poradzić. Pamiętajcie Państwo, że żyjemy w czasach, kiedy pojęcie czy słowo depresja jeszcze nie istnieje, prawda? Każdy, który ma jakieś problemy emocjonalne, wtedy już jest wariatem. Dzisiaj co trzeci Polak ma depresję, ale my już wiemy, co to znaczy, wiemy, jakie są objawy i po prostu jakoś sobie z tym radzimy. Wtedy tego nie rozstrzygano w ten sposób. A więc pomysł jest sprawdzony. Zamykamy go w psychuszce i pójdźmy jeszcze dalej. Skoro jest wariatem, to musimy go jeszcze ubezwłasnowolnić. Odebrać mu wszystko, co posiada. No i to się właściwie dzieje. Kto jest pomysłodawcą? Aleksander Watt wspominał, że pomysłodawcą tego, aby zamknąć Wojciecha Bąka, był jego kolega Jarosław Iwaszkiewicz. Że to on wpadł na ten pomysł. A dlaczego wpadł na ten pomysł? No, Watt pisze, chyba z dobrej woli. To znaczy, inaczej skończyłoby się jeszcze gorzej. Chciał uchronić pisarza przed więzieniem, ale to, że chciał go uchronić przed więzieniem, to już jest analiza Watta. To on tak powiedział. Natomiast dlaczego to zrobił Iwaszkiewicz? Tego, jeżeli to zrobił, tego nie wiemy. I później już sprawa jest bardzo prosta, mianowicie Bąk, przebywając w Poznaniu, zostaje zaproszony do Wojewódzkiej Rady Narodowej. Ma tam podpisać jakieś dokumenty. On nie wie, po co tam naprawdę idzie. Idzie z nim tam Aleksander Rogalski, który ma świadomość, co się zaraz zdarzy. No i w tej Wojewódzkiej Radzie Narodowej, kiedy Bąk już wchodzi do gmachu i pyta właśnie, co ja mam podpisać, o co chodzi, może coś w sprawie mieszkania, nie do końca jest pewien, co się dzieje. Panowie w białych fartuchach go wywożą na badania, a następnie wywożą go do dziekanki pod Gnieznem, do domu wariatów, jak wówczas mówiono, na tą placówkę. Diagnoza jest prosta, urojenia prześladowcze, alkoholizm, próby samobójcze i tak dalej. Informacja z dziekanki przychodzi do Związku Literatów, że Bąk tam po prostu dłużej pozostanie. Kilka dni później mieszkanie Bąka zostanie opróżnione, w magazynie zostaną umieszczone jego biblioteka i rzeczy osobiste i w oficjalnych dokumentach, bo przejrzałem wszystkie dokumenty Związku Literatów Polskich z tamtego okresu, mówi się o tym, że ponieważ pisarz jest leczony, no to w tym czasie może ktoś inny z kolegów na jego miejsce, do jego mieszkania się wprowadzić. Poinformowano oczywiście o leczeniu najbliższą rodzinę Wojciecha Bąka, jego siostrę, brata oraz stryja. No, pisarz sam wysyłał listy, mówi, że jest tu bezprawnie przetrzymywany, krzyczał właściwie, co oni ze mną robią. Nikt nie mógł mu pomóc. Im bardziej wysyłał listy, im bardziej krzyczał, żeby mu przyniesiono tą pomoc, tym pojawiały się nowe, jak to powiedzieć, schorzenia u niego rzekomo wykryte. No i Zarząd Główny Związku Literatów w Poznaniu wpada na genialny pomysł w październiku 1952 roku. Trzeba Bąka ubezwłasnowolnić, ale żeby go ubezwłasnowolnić, to musi być przeprowadzony proces sądowy, nawet w państwie stalinowskim to trzeba było zrobić. Ten proces trwa bardzo długo. Proszę Państwa, ten proces trwa bardzo długo. Bąk cały czas jest w dziekance, cały czas jest w tym szpitalu. Jest rewizja do Sądu Najwyższego, są kolejni biegli powoływani a Bąk cały czas oczywiście wysyła kolejne listy do Cyrankiewicza, do kogo się tylko dało, porusza niebo i ziemię, żeby wykrzyczeć, co się z nim tak naprawdę dzieje. Cała sprawa nie kończy się tak w pełni, nie ma finału tak naprawdę, ale w 1954 roku widać pewne symptomy odwilży w literaturze. Widać symptomy odwilży w literaturze, pojawiają się pierwsze utwory rozrachunkowe.
No i teraz co z tym bąkiem zrobić, prawda? Zaczynają się zastanawiać ci, którzy go tam wysłali. I tu jest pewien problem. Ukazują się nowe czasopisma, bardziej otwarte, jak nowa kultura, jak nowe sygnały, dialog, wyboje, jak ziemia i morze w Szczecinie i tak dalej. I tu się zaczyna problem. Jak teraz do tej sprawy podejść? Jaką postawę zaprezentować w momencie, kiedy przedtem było się takim czy innym? I teraz, proszę Państwa, 24 października 1956 roku, czyli chwilę po tym słynnym październiku, Związek Literatów w Poznaniu wysyła dokument, w którym mówi o tym, że solidaryzuje się z nową władzą, popiera wszelkie liberalne zmiany. I chwilę potem pojawia się nowy dokument, kiedy wszyscy literaci, prawie wszyscy literaci ze Związku Poznańskiego domagają się, aby Bąk wrócił do pracy twórczej, że trzeba go tam przywrócić, że tak naprawdę chyba wyrządziło się trochę więcej niesprawiedliwości, trzeba teraz jakoś to naprawić. A generalnie to nie jest w ogóle wybitnym poetą. A generalnie jest on w ogóle wybitnym poetą. I on wraca, ale nie zmienia swojego zdania. Odrzuca członkostwo Związku Literatów. Nie chce żadnych splendorów. Mówi, wracam, ale to, co mnie spotkało, opiszę w prasie i opisuję. Z imienia i nazwiska pokazując, kto do tego doprowadził. I kto tak naprawdę jedyny wykazywał jakąś troskę o niego. A to były, tak jak mówię, no w zasadzie dwie osoby, to Iłakowiczówna i Rogalski. Ten Rogalski, Aleksander Rogalski, no, to jest postać, no, którą próbuję zrozumieć i zrozumiałem, prowadząc wtedy do tej Rady Narodowej, gdzie Bąka związano i wywieziono do psychuszki. Rogalski natychmiast zrezygnował z prezesury Związku Literatów. Powiedział, że nie będzie w tym więcej uczestniczył. Wydaje mi się, że on naprawdę myślał, że może mu w ten sposób pomóc, że on myślał, że nie wiedział, jak jest w środku już w tym zakładzie psychiatrycznym, że może w ten sposób po prostu uchronić Bąka od procesu. Pisze kolejne swoje dzieła. Mało tego, próbuje nagłośnić całą sprawę, jaka go spotkała także za granicą. Próbuje znowu wyjechać. Władze oficjalnie mówią, że nie mają nic przeciwko, ale nie dają mu paszportu, a więc znowu mu się to jednak nie udaje. Najciekawsze jest to, że taki względny spokój trwa może półtora roku. W czerwcu 1958 roku, cała dokumentacja sprawy Wojciecha Bąka trafia do Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu, trafia do bezpieki. I znowu wertują. Co tak naprawdę tu można by było jeszcze z tym Bąkiem zrobić? Chociaż Bąk już jest nieszkodliwy. To, co miał powiedzieć, powiedział. To, co napisał, napisał i sobie w miarę spokojnie żyje. Bąk wtedy wysyła listy do swojego przyjaciela z gimnazjum, do Józefa Mertki. Ja te listy też odnalazłem, gdzie skarży się, że depczą mi po piętach. Cała korespondencja, która przechodziła do Wojciecha Bąka, albo którą on ją wysyłał, cała korespondencja najpierw była czytana i wszystkie kopie dołączano do akt sprawy. A on był otwarty. On temu swojemu przyjacielowi tak naprawdę pisał z serca, co myśli o sytuacji politycznej, co myśli o sytuacji, jaka jest w literaturze, w kulturze, także o swoich prywatnych, sprawach. I to trwa do lutego 60 roku. W lutym 60 roku do mieszkania Wojciecha Bąka przychodzi dwóch przemiłych panów w czarnych prochowcach i zapraszają go na rozmowę. Do żadnej rozmowy nie doszło.
Bąk jest aresztowany i 2 miesiące przebywa w więzieniu. Pod zarzutem nikt zarzutu żadnego mu nie postawił. Nikt żadnego mu zarzutu nie postawił. Wychodzi z więzienia, próbuje prosić różnych ludzi o pomoc. W zasadzie tej pomocy poza najbliższą rodziną, tej pomocy nie otrzymuje. Jako poeta religijny, jako poeta, który otrzymał w 1945 roku Nagrodę Episkopatu Polski, nie otrzymuje także pomocy z Kościoła, o co prosi. Na kilka miesięcy przed śmiercią zmienia wiarę, przechodzi na wiarę protestancką. Ale nie dlatego, że czuje się obrażony na Kościół. Jego przejście na protestantyzm, ta konwersja miała charakter bardzo przemyślany. On dokonał całej egzegezy pism Lutra, których czytał i dopiero później się na to zdecydował. Najbardziej znany poeta religijny powojenny przechodzi na Polski, przyjmuje wiarę protestancką, przychodzi do kościoła ewangelicko-augsburskiego. I to będzie miało też swoje później jeszcze znaczenie. Bąk umiera w kwietniu 1961 roku. Sama śmierć też nie jest jednoznaczna. Są dwie hipotezy, jedna najbardziej prawdopodobna. Po prostu odnaleziono jego ciało w domu, w przedpokoju, właśnie w korytarzu, gdzie był ubrany w ciemny garnitur i najprawdopodobniej szedł na mszę, na tanie szpory tam do zboru protestanckiego. Druga wersja, mało prawdopodobna, ale ciągle w obiegu występuje. Poszedł na obiad, bo sam nie gotował, do jadłodajni w Poznaniu. Taka jadłodajnia była metro, nieopodal jednego z kin, kina Apollo, i tam jedząc jakiś kotleta mielonego, zdaje się, po prostu zmarł. I pojawia się później nawet hipoteza, że to nie była przypadkowa śmierć, że mogli go być może został po prostu otruty. Uroczystości odbyły się na cmentarzu sołackim. Tam była tylko najbliższa rodzina, część kolegów, także jeszcze z czasów studenckich, no i czytelnicy również się nad tym grobem zgromadzili. Pochowano właściwie Wojciecha Bąka jako pisarza skłóconego całkowicie z epoką. Później podjęto starania, aby przenieść trumnę Wojciecha Bąka na poznańską skałkę. Nieudane. Dopiero w 1982 roku prochy Wojciecha Bąka spoczęły na Powązkach. Dopiero w roku 1982, a mszę, jaką wówczas odprawiono, odprawiono w obrządku rzymsko-katolickim. Całą spuściznę, literacką spuściznę Wojciecha Bąka odziedziczył jego brat. Część tych prac opublikowano w latach 80., w latach 70., 80. były one publikowane. Niektóre dramaty Wojciecha Bąka były wystawiane w teatrach w Warszawie, w Białymstoku, także w Ostrowie Wielkopolskim, w jego rodzinnym mieście. Ale dramat, który go spotkał, był dramatem przemilczanym i to przemilczanym konsekwentnie. Tak jak mówię, w większości opracowań dotyczących literatury polskiej mamy taką wzmiankę. Po 1948 roku Wojciech Bąk zachorował i wycofał się z życia literackiego. Zachorował i wycofał się z życia literackiego. Proszę Państwa, to co ja dzisiaj powiedziałem, to oczywiście w wielkim skrócie opowieść o Wojciechu Bąku. Zachęcam do przeczytania książki, tam tych szczegółów i tego dramatu jest znacznie więcej. Nie wiem, czy odkryłem tajemnicę Wojciecha Bąka, ale wydaje mi się, że nie takie też było moje zamierzenie, że na pewno przybliżyłem tą postać szerszemu gronu także poprzez właśnie tą książkę, którą napisałem. I wydaje mi się, że Wojciech Bąk
wraca pomału do tej pamięci zbiorowej. W Ostrowie Wielkopolskim ma pomnik, w Poznaniu na Grunwaldzie jest jego ulica, nagrano jeden film dokumentalny, teraz będzie drugi, Telewizja Poznańska zresztą też konsultowała ze mną, drugi film o Wojciechu Bąku, już taki ma być kompleksowo pokazując jego całą dużą i ciekawą biografię. Oczywiście byli ludzie, którzy o Bąku pisali, o tych sprawach kontrowersyjnych, czy tych sprawach ukrytych pisali otwarcie, ale było ich tak naprawdę niewielu. Tak jak powiedziałem na samym początku, wydaje mi się, że dramat Wojciecha Bąka może być wyrzutem sumienia u niektórych osób. Tak mi się wydaje, czy mógłby być wyrzutem sumienia. Pewnie już nie jest, bo te osoby tak nie żyją, tak, ale mógłby być i pewnie był przez długie lata. Czy Wojciech Bąk był chory psychicznie? Takie pytanie też sobie zadawałem. Wydaje mi się, że nie, że był po prostu ekscentrykiem i trudno znaleźć słowa, bo może totalny to za mało, ale był nonkonformistą. I chyba jednak nie potrafił przewidzieć następstw słów, jakie wypowiadał. Ale to wynikało z jego charakteru, z jego osobowości. Po prostu był to człowiek, który urodził się chyba nie w czasach, w których przyszło mu po prostu żyć. To były czasy z takimi cechami osobowościowymi na pewno trudno funkcjonować. Chociaż z drugiej strony, czy nonkonformiście jest łatwo funkcjonować w jakichkolwiek czasach. Niektórzy czytelnicy tej książki mi kiedyś tak powiedzieli, mówili, no ciekawe, ale czy dzisiaj nie jest inaczej? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Profesorze, bardzo dziękuję. Przypomnę, że tytułem wykładu, który wysłuchaliśmy, tytuł tego wykładu brzmiał Obłęd pisarza czy obłęd epoki? Wojciech Bąk i polscy twórcy w epoce stalinizmu. Dylematy, postawy, etc. Taki tytuł temu wykładowi nadał Pan Profesor i myślę, że po wysłuchaniu tytuł w naszej świadomej wyobraźni, w naszym myśleniu o ekscentrykach, o osobach odważnych w swoich czasach, ale również i mnie przyszła do głowy taka refleksja, że zawsze osobą odważnym w myśleniu, w pisaniu jest trudno żyć, być może dzisiaj tak samo. I jeszcze jedna refleksja o tym, jaką poezja ma moc. I słowo, które może wywołać tyle refleksji, a doprowadzić właśnie do takiego poczucia obłędu, czy też niepokoju egzystencji. Panie profesorze, w imieniu wszystkich studentów Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, uprzejmie proszę przyjąć w naszym imieniu podziękowania za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu.